parę słów o teorii reprezentacji, żeby mieć trochę więcej porządku. Kiedy ona się zaczyna i na czym polega, trzeba by zaczynać od starożytnych Greków. Mimetyczny ideał iluzji, czyli reprezentacji doskonałej, dominuje w sztuce europejskiej od starożytności. Muzea są pełne jego zaświadczeń i można powiedzieć ciągle je za to jeszcze kochamy. Odkrycie czy też rewitalizacja przez humanistów XV i XVI-wiecznych antycznych ideałów sztuki, która zresztą szła w parze z odkryciem we Florencji XV-wiecznej, w kręgu Brunelleschiego i Masaccia praw perspektywy malarskiej, która zresztą została matematycznie opisana, spowodowało to, że przez kilka wieków w sztuce europejskiej, we wszystkich jej odmianach, dominowała reprezentacja. Definicja reprezentacji, żeby się nie rozwodzić za nadto, najkrótsza moim zdaniem jest taka, czy cytuję wybitnego współczesnego filozofa Hansa Georga Gadamera. Nierozróżnienie pozostaje istotnym rysem wszelkiego doświadczenia w reprezentacji. Znaczy naprawdę ta rodzina, której dramat oglądamy na scenie, jest naszą rodziną. I ten rodzaj tożsamości jest tutaj zawsze założony. W połowie XIX wieku, jak się zdaje, a nawet można by powiedzieć mocniej, z pełnym przekonaniem, mamy do czynienia z apogeum tego panowania. To apogeum w równej mierze jest do wskazania w malarstwie i rzeźbie, w literaturze, zwłaszcza w powieści, która zresztą jest dominującym wówczas gatunkiem literackim, ale także i w naukach. W szczególności w naukach humanistycznych, ale nie tylko. To są nauki, które są wedle własnego przeświadczenia bezzałożeniowe i które są uprawiane z pozycji absolutnego obserwatora. Takiego absolutnego obserwatora Gustave Flaubert, autor Pani Bowary, usiłuje, żeby tak powiedzieć, skonstruować w narracji powieściowej. To ma być tak napisane, żeby przemawiało do nas samo swoją własną tożsamością, bez żadnej interwencji tego, kto ten akt kreacyjny wykonuje. Już parę razy mówiłem, więc jeszcze raz. Już ostatni. Pudełkowa scena iluzyjna z dramatem rodzinnym, który się na niej rozgrywa, wydaje się być takim szczególnie klarownym i takim naocznym obrazem tego, co jest spełnieniem się teorii reprezentacji. Kryzys zaczyna się, no, pewnie jakby dobrze patrzeć, to oczywiście znajdzie się jego przesłanki dużo wcześniej. Ale taki widoczny kryzys zaczyna się w latach 80. XIX wieku. Jeden przypadek z powodu własnych upodobań przedstawię Państwu bliżej, choć możliwie zwięźle. Jest to przypadek impresjonizmu. Wszyscy wiemy, na czym on polegał. Ale bardzo rzadko przypomina się to, że impresjonizm wziął się z pragnienia, żeby reprezentacja była doskonała, ponieważ reprezentacja naturalistyczna była niedoskonała i w pewnym sensie nieprawdziwa. Dlaczego ona była nieprawdziwa? Dlatego, że zdaniem impresjonistów ona pokazywała obiekty w stałym oświetleniu. Otóż nikt nigdy nie widział żadnego domu, ani żadnego kwiatu, ani żadnego jeziora w stałym oświetleniu. Trzeba namalować obiekt razem z jego oświetleniem, żeby uzyskać iluzję, czy też reprezentację doskonałą. To jest bardzo piękne miejsce do takiej obserwacji tego, co się dzieje w wyobraźni właśnie artystycznej, ale i w kulturze, ponieważ widać, jak założenia realizowane konsekwentnie dają efekty przeciwne zamierzonym, co jest częstym przypadkiem w historii. Ta dążenie do doskonałego obiektywizmu rodzi niepostrzeżenie
eksplozję subiektywizmu. I wszyscy to wiemy na dziesiątkach obrazów, żeśmy widzieli, jak ta gra światłem zaczyna być grą wrażeniem, grą uczuciem, grą doświadczeniem i tym, jak się to widzi, to, co się chce przedstawić, a nie jak to się samo przedstawia komukolwiek. No można by powiedzieć, parafrazując słynne powiedzenie Jana Jakuba Rousseau, że sztuki nie tylko obrazu, ale także sztuki słowa udały się w podróż. One raz na zawsze, właściwie nieruchomy obserwator został z nich usunięty. I nieruchomy obraz. Zostało ujawnione to, że to się dzieje w relacji i odkrywa relację i nie może być inaczej rozumiane, jak tylko poprzez tę relację. Można teraz śledzić przemiany tego widzenia w sztukach plastycznych, kubizmie, konstruktywizmie, abstrakcjonizmie i tak dalej i tym podobnie. Ale nie, to są podręcznikowe rzeczy, nie będę się w nie wdawał. Warto może tylko jeszcze wspomnieć, że w roku 1929 Kazimierz Malewicz maluje słynny czarny kwadrat, który niedawno można było obejrzeć w Zachęcie, nawet tam pewna kaplica taka była zrobiona wokół niego, bo jest to rzeczywiście przełomowy moment w sztukach plastycznych. To, co zaczęli impresjoniści, tu jest doprowadzone do ekstremu. Co mówi czarny kwadrat? Wszystko z wyjątkiem reprezentacji. Nie jesteśmy od tego, żeby wam cokolwiek przedstawiać. Proszę raz na zawsze przestać nam tym zawracać głowę. Podobnie zresztą w poezji i w prozie. Prawda? Od naturalizmu do impresjonizmu, ekspresjonizmu, konstruktywizmu i tak dalej i tym podobnie. Ale jak powiedziałem, nie parada kierunków tutaj nas zajmuje. Zajmuje nas zasadnicza zmiana relacji. Zasadnicza zmiana relacji, która zachodzi pomiędzy podmiotem artystycznym, a pomiędzy przedmiotem, który ma być przez ten podmiot artystyczny przedstawiony. Zrozumienie, uświadomienie tego, że to jest relacja współokreślenia. Nie ma absolutnego obserwatora, nie ma absolutnego czasu i absolutnej przestrzeni, nie ma nawet absolutu natury i kultury. Obserwatorzy są aktorami czy też aktantami, odniesionymi do siebie, w ruchu wzajemnych samookreśleń, a ich natura i kultura są też w ten sposób w tych samookreśleniach ujmowane. Jak się to wyraża w sztuce? Posłużę się małym fragmentem, państwo mi wybaczą, to jest lepsze od tego, co ja mówię na pewno. No to jest drugi akapit powieści Virginia Woolf, pani Dalloway, która zyskała niedawno i zasłużenie popularność z powodu świetnego filmu Godziny ze świetną rolą Nicole Kidman. Co za rozkosz, jaka cudowna kąpiel, bo tak to zawsze odczuwała, kiedy z cichym skrzypieniem zawiasów, które dotąd słyszy, otwierała drzwi balkonowe i wychodziła w Barton na taras. Jak rzeźkie, jak ciche, cichsze naturalnie niż tutaj było powietrze wczesnym rankiem. Jak pluśnięcie fali, jak pocałunek fali, chłodne i ostre, a jednak miała wtedy 18 lat. Dziwnie uroczyste, bo kiedy tak stała w otwartych drzwiach na taras, ogarniało ją uczucie, że za chwilę zdarzy się coś przerażającego. Spoglądała na kwiaty, na drzewa parujące mgłą, na wrony, które szybowały w górę, opadały. Stała wpatrzona w ogród i nagle Piotr Welsh powiedział: zaduma pośród warzyw? Tak powiedział? Ja od kalafiorów znacznie wolę ludzi. Tak powiedział? Powiedział to chyba któregoś ranka przy śniadaniu, kiedy wyszła na taras. Koniec cytatu. Co chcę o tym powiedzieć? Proszę zwrócić uwagę. To oczywiście na ucho jest trudne do uchwycenia. Pierwsze zdanie mówi pani Dalloway wewnętrznie do siebie. Co za rozkosz, jaka cudowna kobieta. Następne mówi ktoś za nią, kto wszelako jest w jej psychice i kto zna jej uczucia. Następne jest znowu jej zdanie wewnętrzne. Następne splata się ze zdaniami wewnętrznymi Piotra Welsha.
A potem jeszcze to już na następnej stronie pojawia się Piotr Skrup i cała narracja staje się polem ich wzajemnych odniesień. To jest, to oczywiście należałoby zrobić naprawdę w oryginale, chociaż przekład pani Krystyny Twardowskiej jest świetny, dlatego że język angielski, jak państwo wiedzą, i to przekracza moje możliwości, jest o wiele bardziej wydajny w składni warunkowo przypuszczającej, która odgrywa tutaj bardzo wielką rolę. My jesteśmy bardzo dobrzy w leksyce, w zdrobnieniach i różnych innych tych, ale taka psychologizacja wypowiedzi jest w oryginale oczywiście o wiele lepsza. To jest konstrukcja artystyczna, która nazywa się w teorii literatury nowoczesnej konstrukcją point of view, czyli punktu widzenia. Toczki zrienia. To jest, tak nazwał ją trochę wcześniejszy o pokolenie od Virginia Woolf, pisarz angielsko-amerykański Henry James. Jednym z jej mistrzów był pisarz angielsko-polski Joseph Conrad. To jest technika, która zjawia się pod koniec XIX wieku. Znaczy jakieś antecedencje oczywiście wcześniej. Masowo się zjawia. Wszyscy wybitni pisarze różnymi sposobami stosują tą technikę. Jak państwo wiedzą, dzieje Lorda Jima opowiada narrator, który nazywa się Marlowe, i my wszystko widzimy z jego perspektywy. Całą dramaturgię losów Lorda Jima otrzymujemy z jego perspektywy, podobnie jak całą dramaturgię Jądra Ciemności i paru jeszcze innych utworów. Jest wiele technik pisarskich, którymi się realizuje to ogólne założenie, ale to już nie będę tutaj tak przyczynkarskich kwestii podejmował. Kiedy dziś patrzymy na królestwo powieści w XIX wieku, to widzimy, że ono było zasadniczo inne. W niej technika punktu widzenia zjawiała się epizodycznie. Natomiast powieść była pisana z perspektywy olimpijskiego obserwatora ujawniającego jakieś ogólne prawdy lub ogólne prawidłowości. Już wspominany Flaubert tak postępował. No, wspaniałym przykładem, któremu chociaż dwa zdania chcę poświęcić, jest dość zapomniany Emil Zola, który był jedynym autorem, który napisał książkę Teorię, poza tym, że napisał górę powieści, na których zarobił fortunę zresztą, co w XIX wieku było rzadkością. Napisał książkę teoretyczną pod tytułem francuskim Le Roman Expérimental, przy czym ten experimental znaczył w tym tytule dokładnie to, co w naukach przyrodniczych. Nie eksperyment artystyczny, jak to się mówi w XX wieku, tylko doświadcza. To była powieść nie eksperymentalna, tylko powieść doświadczalna, oparta na analogicznych w ogóle miała być regułach, jak te, które stosowano w nauce ówczesnej. Teraz na czym polega, jaki jest sens tego, co jest konstrukcją punktu widzenia? Po pierwsze następuje personalizacja narracji. Każdej opowieści, każda opowieść w ten sposób co odsłania? Nie tylko wiedzę o czymś, co się stawało i o czym nam się opowiada, ale pozycję tego, który tę wiedzę zyskał, jak Marlowe w Lordzie Jimie. Jedno, nie można tego rozciąć, można to ująć tylko w tej relacji. I tylko wtedy się to naprawdę rozumie. Ona może być osobowa, psychologiczna, socjalna, kulturowa, historyczna. Otrzymujemy tutaj zawsze taką wiedzę, która jest, żeby tak powiedzieć, w takiej dwubiegunowej oscylacji ujęta. Tyleż o rzeczy, co o zasadach jej widzenia, co o sposobie jej widzenia. Tyleż o osobie, co o sposobie jej odczuwania. I wzajemnie. Egzemplarz, jak daleko to poszło, to jeszcze jeden cytat z utworu całkiem już współczesnego, choć napisanego prawie 50 lat temu, z rodzinnej Europy Czesława Miłosza, a chodzi, jak państwo wiedzą, o esej, który
to rozróżnienie się zatarło, no, ale który tym się różni od powieści, że jest gatunkiem zasadniczo niefikcyjnym, więc zbliżonym jakby do nauki. No, no, dziedzina eseju naukowego jest również ogromna. Czytam fragmenty, prawie dowolnie wybrane. Być może jest to okazja, żeby zauważyć, jak punkt, w którym urodziliśmy się, separuje nas od poglądów gdzie indziej przyjętych. Najbardziej nawet zamieszkłe tragedie mają wielką trwałość, bo żyją w przysłowiu, w pieśni ludowej, w podaniu przekazywanym z ust do ust i później stanowią gotowy materiał literatury. Ten obraz zewnętrznego mroku, peryferii, na które szli szlachetni, zapaleńcy misjonarze, tak mocno ugruntowany w umyśle niemieckich teologów, że uznali za stosowne włączyć go do wykładu prawd wiary, ukazywał mi się już w dzieciństwie od innej strony. Epopea chrześcijańskiego posłannictwa była w istocie epopeą mordu, gwałtu i bandytyzmu, a czarny krzyż na długo pozostał symbolem klęski gorszej niż dżum. Wszystkie moje sympatie zwracały się więc ku szlachetnym dzikusom, którzy bronili swojej wolności i wiedzieli, czego bronią, bo tam, gdzie zakon krzyżacki odnosił zwycięstwo, budował swoje zamki i zamieniał ludność w pracujących na jego korzyść niewolnych. Koniec cytatu. Nie wybrałem go z powodu jakiejś obsesji zakonu krzyżackiego. Tekst jest wyraźny. Ten, kto mówi, samookreśla się. Ujawnia, żeby tak powiedzieć, wszystkie współrzędne swojego miejsca stania. A cały tekst i swojego sposobu widzenia, a cały tekst, cały utwór, cała rodzinna Europa jest nieustanną oscylacją ujawniania własnej genealogii, własnej kulturowej i historycznej subiektywności i tworzenia obrazu Europy, który chce się nam przekazać. Prawda? To jest pewien model rodzinnej Europy. Proszę jeszcze odnotować, że rzecz była pisana, pierwsze wydanie ukazało się w roku 1959, no była pisana w latach 57-58. To już nie tak bardzo, ale to jest czas dudnienia zupełnie innej narracji. Narracji, która przemawia w imię praw przyrody albo konieczności historycznej. W imię bezosobowych i absolutnych praw. Subiektywizacja i relatywizacja tej prawdy, która tu jest przedstawiana, jest potwierdzeniem i uwiarygodnieniem tego, co się mówi. Jak rozumiem, mój czas dobiega końca. Jeszcze 3 minuty, panie profesorze? 3. Dobrze. No. Chciałem powiedzieć, że cały wiek XX nie jest małym zadaniem, jak na to wystąpienie. Więc proszę mi wybaczyć. Od eseju jest łatwe przejście do nauki. No, bliżej jesteśmy. Nie ośmielę się niczego powiedzieć o naukach przyrodniczych czy też eksperymentalnych. W każdym razie analogiczny proces pod koniec XIX wieku zachodzi, jeśli chodzi o nauki humanistyczne w całości. Pojawiają się takie kierunki jak neokantyzm, empiriokrytycyzm, konwencjonalizm, pragmatyzm i tak dalej i tym podobnie. Znowu nie będę, to nie moja domena. Co widać z perspektywy ponad 100 lat, które już tę rewolucję, to bywa nazywane rewolucją, przełomem antypozytywistycznym czy też antyscjentystycznym w humanistyce, co widać z tego czasu? Że to jest paraleliczny ruch myślowy w stosunku do tego, który zachodzi we wrażliwości artystycznej i w twórczości literackiej. Przeniesienie znaczenia na podmiotowość, na kreacyjność, na autonomię tworów myślowych i na intersubiektywne ich sprawdzenie. Nie po prostu na konsensualne, a nie substancjalne rozumienie prawdy wypowiedzi naukowej. Albo jeszcze inaczej, na koherencyjne, a nie na referencyjne. To jest oczywiście sytuacja, która wymagałaby bardzo bliższego opisu. Ale tylko mogę powiedzieć, chcąc się już zmieścić w tych 3 minutach, że 2 nazwiska trzeba tutaj wymienić i 2 hasła. Jednym pierwszym jest Max Weber i kategoria typu idealnego,
a drugim jest Florian Zdaniecki i kategoria współczynnika humanistycznego. Ta pierwsza mówi najkrócej tyle, że my nie dokonujemy żadnych opisów rzeczywistości. My konstruujemy narzędzia poznania tej rzeczywistości, które są konstruktami myślowymi. Typ idealny jest konstruktem myślowym. Współczynnik humanistyczny mówi tyle, że ten konstrukt jest zawsze czyjś. To znaczy jest z jakiejś pozycji przez jakiś podmiot poznający tworzony. Nic. W 1905 roku usiłowałem znaleźć na koniec, niestety cytat jest z 1906 roku, nie udało mi się z 1905. Jest to z pismy Stanisława Brzozowskiego, który był wielkim pisarzem i wielkim myślicielem i jednym z protagonistów tego przekształcenia. Gdy tylko badacz społeczny uznaje cokolwiek w życiu społecznym za niezawisłe od człowieka, sprzeniewierza się podstawowemu założeniu nauki społecznej. W maksymie etycznej Kanta, że człowiek człowiekowi może być tylko celem, leży podwalina metodologii nauk społecznych. I ostatnie zdanie, być może o fizyce, ale i o metafizyce. Też cytat z Brzozowskiego. Czy pan o tym myślał, że tę nieskończoność nad nami wyżłobił jednak umysł ludzki? Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo.